poranek, wtorek. Poranki bywają ciężkie, ale muszę brnąć do przodu. Kim jestem? Jestem zwycięzcą. Która jest? Za 5:08. Dobra, na zdrowie, kawa i do przodu. Ósma, 05, update. Słaba ta kawa jakaś. Chyba nic nie podziałało. Okej, dzisiaj moja ulubiona miejscówka. O, profesjonalni fotografowie. Czyli Mercado Central. Zobaczmy, co tam ziomkowie sprzedają. Super torebki oryginalne. O, Dolce Gabbana. Nie wiem, czy to ten ziomek lubi. O, Louis Vuitton. Tutaj dalej mamy filmy, zdjęcia, kolekcje, okulary, torebki, jeszcze więcej okularów i jeszcze więcej płyt CD. No jakiś gościu, znowu ten gościu z gwizdkami, kurna. Gwizdki i majtki na jednym stanowisku, tego jeszcze nie było, zajebioza. Professional photographers i ludzie po prostu sobie chillujący na murku. Market, to wideo jest zupełnie przypadkowe. A ja w dalszym ciągu jeszcze sobie nie kupiłam kawy. Idę kupię tą kawę, bo już dosyć tego pierdo. Jestem w środku, w kafeterii. Świat zewnętrzny został się na zewnątrz, a ja jestem tutaj w środku. Zaraz od tego pana poproszę sobie kawę. Mam nadzieję, że po tej kawie będzie mi lepiej. A jeśli nie... Czekaj, to może być rewolucja. A, widać wszystko. Rewolucja w nakręcaniu filmów. Inception. Poproszę kawę. Jedna kawka. Na wynos. Dzień dobry panu. Mercado Central. Uwaga, comida, jedzenie. Chińskie jedzenie? O, widzę, nie tylko mi się podoba ta ryba. Pachnie tutaj rybą, głównie rybą. A, tu są fajne rzeczy, orzeszki. I więcej mięsa. Mięso. Moja kawa już tam się nalewa do kubeczka. A tutaj mamy różnorodność żarcia. Ryby, różne inne rzeczy, sałatki, tortilla i tak dalej, i tak dalej. Piwko, ludzie chillujący sobie rano, ludzie pracujący ciężko. Widelczyki, kawa, pan camarero, maszyny do grania, hiperaktywna Kamila. Aż się boję pić tą kawę. Mama. Poniedziałek, 7 kwietnia, wyjście z mroku 2. Nie zgadniecie, która jest godzina. Jest 10:30. Mamy piękny dzień. O, jacyś ludzie przybyli, pastuszkowie. Okej. Więc zgodnie z tym, co sama sobie zapowiedziałam i co sama sobie obiecałam, każdy poniedziałek rano
Postaram się nakręcić krótki, nie, nakręcę krótki, krótki filmik. Do końca czerwca wszystkie filmiki będą kręcone na tej samej trajektorii dom praca. No chyba się zmieni droga, aczkolwiek nie zamierzam. A, ta sama strefa słońca. Kurde, te filmiki wyjdą strasznie nudne wszystkie. Ale może zacznę zmieniać języki. W innych filmach będę mówić w innych językach, także jakoś to będzie. Monday and you actually reminded me that I didn't make a video today. So it's Monday the 21st. You don't need to thank me. Thank you. We're talking about polyglots. Actually, we were watching some videos and people speaking different languages. So I really, really. I tested boring the guy. Videos. Yeah, but there was a guy speaking Italian. No, he was Italian and he was speaking Polish. His Polish was really, really good. And we were waiting until he starts speaking Chinese so that Sai could tell if he's good or not. But they didn't speak any Chinese. So. Vamos. Ahora vamos a hablar en español. Vale. Puedes tener una conversación en español o en andalú. Andalú. No. Andalú. No hablo andalú. ¿Parla Valencia? No. No. ¿Qué va? Bueno, pues yo tampoco. Jetzt auf Deutsch. Du hast mir gesagt, dass du Deutsch lernst. Stimmt's? Stimmt's? Oder? Ja. Was kannst du noch? Kannst I du wish uns? I could understand you. Zwei. I'm leaving. You can speak Chinese. Can you teach me something? Good morning. 早上好. 晚上好. Yes. It's night time. 晚上了. 晚上了. I want to drink something. 我想喝... 我想... 我想喝点东西. 我想喝点东西? Kind of. So you can show me some Polish. Ok, po polsku. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest taka piosenka z filmu. Dzień dobry, cześć i czołem. Pytacie, skąd się wziąłem. Jestem wesoły, Romek. To był film Miś. Kurczę, ale fajnie, bo wiosna już przyszła do miasta. Ja dzisiaj też. Już dosyć wiosenny look i feeling. Zobaczymy, co tam w mieście słychać. Oh, that's new. How come I've never seen this before? So, last night my friend Sai saw some of my videos. She told me that I should make those videos and speak English. So, I'm trying, but, you know, I'm not really an English person. I'm Polish, goddammit. Let's check out the fountain. And the pigeons. Yeah, feed the pigeon. Feed the pigeon. So today, the plan is to take a picture of the garlic lady. Hopefully I'll be lucky and find her and get to talk to her. And she'll be sitting in the sun, nice and comfortable. And I'll take a nice picture of her. Biblioteca Publica Carlos Rose. Or maybe he was called Charles Rose. Okay. There's a guy, I'm gonna turn this off. Cześć. Pomyślicie, że to poniedziałek, kolejny poniedziałek rano. Bo w tym otoczeniu naprawdę ciężko jest rozróżnić porę dnia. Ale zaraz się przekonacie, że nie jest to poranek i nie jest to też poniedziałek. Jest sobota. Po południu Kamila wychodzi na plażę. Ale najpierw może wyjaśnię, dlaczego mam taki dziwny, śmieszny głos. Otóż nie wiem dlaczego. Tak mi się stało. Od dwóch dni coś mnie drapało i skrobało w gardle. I wczoraj po wypiciu kilku kieliszków wina z Cai moje gardło już po prostu naprawdę powiedziało tak powiedziało. A z drugiej strony śmiesznie jest. Chrypka jest ponoć sexy. Plan na teraz. Następująca strategia działania. Idziemy do sklepu po wodę i po coś do jedzenia. Głód. Potem tramwaj po przekroczeniu pont do Fusta i tramwajem prosto już się mam dostać na plażę.
to konkretnie do przystanku, który się nazywa Las Arenas, strefa słońca. Tyle słońca w całym mieście, w Walencji zawsze. I to jest właśnie fajne. Camila, and this one? Sara. Sara, hello.